Siemeneczko, jestem Pepe Tymlin, witam was na moim gospodarstwie. Czy jedziemy sobie z osem? Tak powiem szczerze, naciąłem tego osa, no blisko 27 ton osa, nie ma tragedii. Jedziemy go strzelać, gdyż sąsiad już wykosił właśnie pole, które jest przymusowo do wykupu. Więc jedziemy, sprzedajemy, by zarobić jak najwięcej pieniędzy, byśmy jak najmniej pożyczki brali. A skąd? 48 tysięcy, blisko 49 tysięcy na koncie. Jest to spowodowane tym, sprzedałem swoją kostkę. Pasę kostkę w Elgerekę, którą miałem. No, sprzedałem ją za 49 tysięcy. Trzy sezony pochodziła. Wiecie, no, z braku laku, no trzeba coś sprzedać, żeby po prostu jak nie mi tego wyrytuować na zakup tej ziemi. Więc co innego mogę zrobić? No, trzeba było sprzedawać właśnie tą. Tą kostkę sprzedałem. Zdjęcie trafił, to jest elegancko. Nie wiem, mogłem troszeczkę więcej wziąć, no ale już raz to chciałem to sprzedać, niech to idzie. Opnąć to, niech to idzie. I 29 tysięcy za kostkę. Poszło. Nic dlatego jest taki pułap pieniędzy. Teraz zobaczymy, ile za owiec zostaniemy, chociaż też raczej nie liczę, że jakoś dużo pieniędzy będziemy mieli za owiec. Myślę, że chociaż te 70 tysięcy byśmy mieć, no to byśmy jeszcze mieli 110 tysięcy, coś w tym, nie 170, 200 chyba 40 tysięcy kosztuje całe te pola. Więc będę właśnie tak coś ocenował, chociaż żeby te 5 tysięcy, 6 tysięcy było na moim koncie. Właśnie. Po zakupie tych pól. Więc tak po prostu trzeba zrobić. Nic na to człowiek nie poradzi. Właśnie. Więc no, akcja szybka będzie, nie oszukuj mi się. Żeby tam się nie wknocili mi inni i nie by kupili w razie czego, bo tam mi pasuje najbardziej. Czekajcie teraz tak, żebym się tu wyłamał dobrze. No i się kurwa nie wyłamałem. Ale to nie ma tak źle, jakoś tam siebie kręcę. No susik sobie daje, ale tym przyczepał, więc mówię o susiku, co przyjedę. No nie było tego osa. Myślę, że troszeczkę będzie więcej, chociaż też tragedii nie ma. No na trzech pól jakby coś tam jeszcze uleciało, nie ma tragedii. Dobra, sypiemy tak, żeby tylko było szybko. Mówię, żeby się nie pnucili. Niech to się sypie. I zobaczymy, ile tych pieniędzy będziemy mieli. Mógłbym hipotetycznie sprzedać wszystko, co mam na gospie. Bo jeszcze mam rzepaku, mam wszystkiego. Znaczy rzepak mam po 1300. I on jest na wschodnie najwięcej ma. Ale to już nie będę się tutaj bawił już tym. Chociaż ten rzepak będzie. Może faktycznie ta cena będzie troszeczkę lepsza, później nie wiem, zobaczymy. I na razie to tak będzie. Na jeden obiec tylko poszedł na 4000. Czyli sumarycznie potrzebne mi jest 150 za mało. 170, 180 tysięcy, coś w tym stylu. I kiedy tu wziąć? Właśnie na zakup tych pól. Wyjdziemy, zaraz wam pokażę. Chociaż jeśli ktoś śledzi, to wie mniej więcej, od które pola mi chodzi. Na zakup. Więc tyle mogę powiedzieć. Trzeba dojechać, odpiąć. Więcej szczerze na planu zbytnio nie mam co do. Nie wiem co mam zrobić. Na odcinku tak spontanicznie, bo już zadzwoni do mnie. Bierzesz tą ziemię, bo przecież trzeba mówić, że będziesz brał, bo ktoś dojazdu nie ma i tak dalej. No to wiecie, no teraz na to trzeba to wszystko porobić. Łączka ścięta, nawieziona, leżąca tutaj w mojej prawicy. Oni po same wjechała jedna, ale ciała przyjechała drugą same zajebiście. Nie ma to tamto. A dobrze, tych chociaż pół trochę nakupiłem w tym sezonie. Naprawdę teraz to będzie jedno z większych wydatków. Ale też jest pole kupione przecież. A wiadomo, teraz tego sprzętu trzeba jak najwięcej, no bo jak najwięcej, bo sprzętu trochę jest więcej. Więc trzeba korzystać, żeby te hektary były. O Jezu, ja spojrzałem się na to, bo drugi monitor nie jestem zareagować. Więc tak, lecimy. Zobaczymy, tam już sąsiad w sumie połowa, no bo myślę, że nie będę pobywał, ale to już tam koszta, to będę później mu liczył.
Właśnie odnośnie tego wapna. Tam to kupię, zostawię na razie. Nie mam pomysłu w zasadzie na co tam to będzie przeznaczone. Popólne. Nic na razie nie tykam. I nic więcej nie robię pod tym widem. Więc tak, wyjeżdżamy. Jest taki rozpiędziel tutaj trochę. Sąsiad, mój kolega już ostawił odrzutnik z case'em. Dobra, na tym jednym tutaj co. Ja wiem, to można by okej zabić, bo to odrzutnik, obwodnik sobie rzuciłem już. Więc można by to trochę zawalać, nie wiem, zobaczymy. Można też obwodnik rzucić. Więc tak, lecimy na Cito. Można powiedzieć. I tak. To jest, jedziemy po kolei, zobaczymy ile będzie nam pieniędzy potrzeba. Jest tak, pole zakup, teraz tak, 75, czyli brakuje mi 50 i tutaj 150 tysięcy, brakuje mi pieniędzy, tak na szybko liczę, 160 tysięcy na pewno się wezmę, 160 tysięcy, i kwota na rok, czyli to będzie wychodziło po 13 tysięcy. No, chcę to szybko spłacić, mimo wszystko, więc ryzykuję i biorę to na raty miesięczne przez rok. Bo jeśli mi teraz chciał wziąć na 2 lata, inne by tego wychodziło. 7 tysięcy, które mam teraz. Nie będę pracował, już będę sobie na ten rok. Ryzyk fizyk. Czy to się uda spłacić, to będzie mi wtedy wiedzieć. A więc tak, tu już jest moje. Teraz tak, tutaj kupujemy i tutaj kupujemy i zostaje nam saldo 12 tysięcy. No jest trochę tej roboty, no nie ma to tamto, nie oszukujmy się, więc to tutaj łąka do opragnięcia. Powiem szczerze, nawet nie wiedziałem jak ona jest, tylko dzisiaj zobaczyłem, jak przyjechał pod tym względem. Że ona to fajnie taki zgraniczek tu ma i jeszcze tutaj jest moje. Nie wiedziałem o tym w ogóle i powiem szczerze, że jest dość fajna łączka, więc starałem się czy ogólnie nie wziąć właśnie kosiarki i nie skosić tej łąki, chociaż pieniędzy mi się zbytnio nie przejmuje, bo tak, belki raczej będą mi wystarczać, takie mam wrażenie, więc no weźmiemy sobie case'a już dzisiaj. Oba sobie ustawimy. Niech sobie tutaj będzie. Bo case'a weźmiemy, zobaczymy jak to z tym dużym case'em będzie się tutaj uwagalniać temat. Więc wiecie, no chcę to ściąć, bo to może być deszcze, nie deszcze. Chcę, żeby to szybko odbiło, tam trzeba też wapna dać. Więc... Aż kurwa ciurowo nie wyglądał z tym balastem z przodu, więc może sobie tu odepnę ten balast. Widzicie, miało być w tym sezonie postawienia wiatra, no nie będzie z tych sąsiadów, no z jednej strony dobrze, że tobie kupiłem, no ale z drugiej strony teraz no, poszło mi to się troszeczkę plany pozmieniało z tego względu, że jednakowoż teraz ziemia kupiona, a budynku teraz nie będzie, więc trzeba będzie jakoś w przyszłym roku myśleć o tym. Musimy to ogarnąć, kupić te wiaty, ustawić. Więc wtedy zobaczymy jak to w stopie na nie wyjdzie. Dobra, lecimy tutaj lekko przyjechać. Bo tam musimy chyba normalnie z tyłu jechać. Pojedziemy na szybkości. Tutaj zostawiłem kawałek placu, bo to będzie pyzma. Będę chciał zniwelować tam przy domu tą pyzmę. I tutaj sobie rzucić. Właśnie przy tej obłoże z tego względu, że będę miał bliżej i lepiej tutaj ogarniać. Ale jest, teraz też mój połowacz jest całkowity, można powiedzieć. Ja się cieszę z tego powodu. Teraz gdzie mi nie wjechał, to będzie już moje. Dalszym tempomat dobrze ustawił sobie. No dobra, jedziemy.
jedziemy z tematem, podprosimy to i zobaczymy, jak to tylko finalnie wyjdzie. Odcinek nie wiem, jaki długościowo będzie wychodził. Ciężko mi stwierdzić, tutaj też fala wątpliwości tutaj nie obcina tych łąk. Nie zobaczymy, jak to wspomina. Oczywiście trzeba będzie właśnie na książkę to zrobić z tego względu, że jednak to jest starsza taka tawa, to może to będzie lepiej powiedzmy, czy nawet czy powinąć to zrobić po prostu. Nie wiem teraz, będę myślał później odnośnie jak tutaj to mogę ogarnąć, ale myślę, że pewnie to wsiano nie pójdzie. Będzie musiało to iść w pryzmę. Ogólnie wsiano książkę, więc no. No nie będzie najmniejszego sensu tutaj tego robić siana. Takie jest moje zdanie. Zastaje ta państwa. Ona dobie pierwszy boku ściana. Ścina nam tutaj trzeba nie przesiać. Prawdopodobnie, żeby to miało więcej nogi miało. Więc co zrobić? Powinno być niespełnienie zami pod tym względem. I ile w tym macie, jak to się mówi. Miłość może będzie dobra, a może gdzieś dwa. Bo jest to nie powiem. Jakoś tam będziemy sobie to ciąć. No to ma wysoka w miarę. Pod tym względem, no ale. No stara tam, ale trzeba będzie przysiąść. Poszczę będę następny, no ale co zrobić. Tak może bym wiesz na te dwa lata. Ale myślę, że będzie to w miarę dobrze ogarnięte i jakoś te problemy, chociaż mi wyzerują to wszystko. Tego sztatyckiego. Nie chcę się wyrażać, nie wiadomo jak. Względem, więc wiadomo, że nie będzie 20 tysięcy ponad zarabiamy. No 40 tysięcy ponad zarabiamy na miesiąc. Muszę tego kupić, no ale teraz zresztą. No, dobrze tutaj. Rozpłodzą się i będzie miało dobrze, to myślę, że około tak 80 tysięcy powinniśmy za ten rynek obrać, więc no, kwestia tego miesiąca jeszcze dwóch. Zanim się w ogóle ruszy. To wszystko nic nie będzie tutaj moim zdaniem tragedii. No, w ogóle mam trochę tych kredytów na co zrobić. Lepiej kupić na ciężar wydać. Później się tutaj terminować z tymi dzierżawasami. Ludzie płaczą, że za mało się zapłaciło, coś tak tylu, coś tak tylu, nic wiecie. Kupić. Korzystać, jeśli macie blisko. Jest chyba gospodarstwa takie, to powiem, pola, więc. Ale mówię, to też by nie przymusowe było, to bym tego pewnie nie kupywał. To bym gdzieś indziej w ogóle. A tak to niestety trzeba by kupić było. Ale z głowy jest. No i niezadowolony. Więc no nie będzie tak ani. Teraz odpuścimy to jest tą stronę. Będziemy jakoś tu mieli miarę możliwie wszystko porobione. Dałoby się tam złapać chyba tak, z tego co widzę. I tak by się przydał, żeby tak można było zabawnie kufą kręcić. No ale chyba jednak nie. Chyba nie na mnie tak już będzie. Dobra. Patrzę, że wydajność ta wydatka nie jest, nie? Tutaj będzie pewnie przesiana, to pewnie też będzie jako ta łąka. Pewnie zasiana jako jedna łąka taka, więc tutaj mamy gospodarstwo zrobione i wszystko w temacie. No bo tu jakoś zbytnia bola nie widzę, tam też bola nie widzę. To nam w akumanie lepiej przyjechał. Więc wolę, żeby nie ryzykować. Więc. Miało trochę być inaczej, miał być zasiany rzepak. No ale teraz, wiecie, teraz to trawę trzeba ściąć, bo to nie będzie czasu stało. A rzepak też będzie zasiany, trzeba przygotować. No, chociaż też w sumie zastanawiam się, pogodę rzepak sieć. Nie dam pod przy tym gospodarstwie za siebie powrotem i tyle i będę tu przygotować teraz z pełno. To już nagrywam naprawdę na zapas, to już jest nagrywany na poniedziałek.
przyszły, a ja nagrywam to 25, to już chyba jest na 2, nie, na 1 lipca, coś w tym stylu. Więc no, troszeczkę trochę mankajam tymi odcinkami. Staram się. Dzisiaj to ogarnąć, dzisiaj taki wolniejszy dzień sobie wziąłem, bo troszeczkę źle się czuję. Czy troszeczkę, bo chujowo się czuję, no ale no wiecie, no, jeśli siedzę, to i tak wolę sobie wykorzystać ten czas i nagrać ten odcinek. Mimo wszystko. Nagrać chociaż jeszcze jedno odcinki bieżące, jeszcze jeden odcinek spróbuję nagrać. Nie będzie się chwilę sobie tylko kurwa leżeć. Ale tak się chujowo czuję, że mi się już nic nie chce. Weź mnie kurwa łapieć czy coś, chuj wie, nie wiem. Ale nie tak źle to jest. Jakoś tam może otrwamy, bo tam trzeba nagrywać naprawdę do połowy sierpnia, co najmniej trzeba nagrywać odcinki. A mam jeszcze ich. No patrzę 40 odcinków, jeśli patrząc od tygodnia. Tak plus minus liczę. Cały lipiec, połowa sierpnia do ogarnięcia, więc a muszę mieć tak nagrane, bo od 15 dzieciaki, od 15 lipca środki dzieciaki przyjeżdżają. No i wiadomo, jak to dzieciakami będzie, no tydzień, tak to nie będzie możliwe, żeby to nagrywać. Chciałbym, żeby to dzień ta seria była. Przynajmniej tak teraz mam taki zamiar, a czy tak będzie w ogóle wychodziło, no to będzie już inna bajka. Dlatego te roboty trochę będzie takie dla mnie. Nie oszukujmy się, taka będzie teraz. Aż będą same siewy, będą później same uprawki, tak typu. No niestety takie, że będzie robota, żeby może nie tyle, żeby wziąć tutaj, nadgonić to wszystko, ale jednak znaczy wiecie, jakoś inaczej chciałem powiedzieć, żeby wiecie, pustkę wyłożyć, jak powiem, napełnić, ale tak trzeba nie zrobić niestety. Do połowy sierpnia, tak pod końcówkę sierpnia trzeba jednak ale. Więc to chyba tych odcinków będzie sport. 10 sierpnia będę mi się nagrać. Na 10 odjeżdżają na urlop jeszcze. U góry. Czy tam może nie pamiętam, gdzie mam dokładnie urlop. To przyjeżdżają, to zostawiają. Bobulek je biorą. Ja będę sobie to ogarniał. Wtedy dwa odcinki dziennie mi się udało. To do końca wakacji. Wtedy sobie tylko połowa sierpnia, od połowy tego sierpnia sobie ogarnął. Będziemy do połowy sierpnia miał nagrywane, bo a czy to będzie realne? Ciężko to widzę, bo to prowadzenie są przyjąć 10 dni. Jeśli to jest gdzieś drugi. Po 3 odcinki to byśmy mieli 30 odcinków 10 dni. Więc czy to tak pali? 30 odcinków 10 dni, no to się dałoby to radę, ale powtarzalność odcinku naprawdę będzie spory. Krótko mówiąc. No i co zrobić? Nic pan nie zrobi. A najgorzej to jest to, że już komputer powoli pod takim presją nagrywania też nie wyrabia. Na mnie nie patrzył. Bo tamten kurde komputer to kupiłem sobie używany, bo to się prawie kosztowatem. No i teraz chyba stoi w górę dla mnie, no i co zrobić? No tak patrząc, no to wiecie. Jakoś tam na razie go ciągam. Myślę, że kupię za kiedyś go gdzieś na tego kompa, choć to jest tam nie trzeci komp. Nie, ale już nie, ja z tobą wiem, że na pewno jest trzeci komp. Patrząc od 2006 roku. Więc tu nie, jakiejś tragedii nie ma. Dałem się to poprosić, bo jak prosimy, tutaj będziemy kończyć. Jak to się mówi, trzeba będzie być na światło dziennym, bo wszystko, że się czuję. Jak to wtedy wyla, by zobaczyć, jak tam się wygląda sytuacja. Tylko tak naprawdę mówiąc, no, przymknąłem i próbowałem, siedziałem, uleżałem i też w temacie. Mówię teraz, to chociaż sobie nagram się coś i pójdę sobie dopiero. Nie wiem, dać błąki ciąć, ale ta pogoda byłaby taka w miarę, ale jakoś nie widzę, by ich kosić. Może i to prawda, bo jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jeszcze
małe krążenie, pojedziemy tam to przetniemy i nie kończyć odcineczek. Mamy sobie rzeczy poza odcinkiem już. Najmniej tylko teraz z tym, że te pliki dużo ważą do wysyłania, jeszcze to trzeba by pozysyłać przed właśnie przyjazdem. Więc teraz, nie teraz to nagrywam, jakiś filmik na razie wysyłam. Nie pisz tym na ciebie, nagle nic to nie poradzę. No, dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie odcinki jest, to zawsze ciepłe, w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie, kończymy, co mi chodzi, pomagam się, cześć.